Hej, jak widzicie, do garażu wjechały dwa wielkie pudła. Dwie przesyłki ze sklepu Lemon Bike, Evanlite to jest ich marka, jakby ktoś nie wiedział. Dwa zestawy kół, nowe zestawy kółek. To już sobie rozpakowałem, bo to jest przesyłka dla mnie. Tutaj mamy zestaw kół, które pójdą do roweru przełajowego. W tym momencie, w międzyczasie w ogóle odsprzedałem koła Evanlite pierwszej generacji, których używałem w rowerze przełajowym podczas treningu. Więc teraz brakuje mi jednego zestawu kółek. Tutaj mam kółka gravelowe. Bardzo dobrze nadają się do jazdy w przełaju. Oczywiście są leciutkie, ważą 1450 gramów. Ładnie się toczą. Tutaj mam coś znacznie lżejszego, co zaraz Wam pokażę. Tu natomiast to nie jest paczka dla mnie, to jest paczka dla mojego kolegi. Obiecałem, że przechowam mu tą paczkę i oddam w nienaruszonym stanie. Nie wspominałem, że zrobię unboxing. Myślę, że się nie obrazi. Jak zakleję to wszystko taśmą, to się nie zorientuje. Na pewno nie będzie oglądał tego vloga, także powinno być ok. Więc zacznę właśnie od tej paczki. Zacznę od unboxingu tego, co nie moje. Jedno słowo o kartonach, w których Lemon Bike wysyła swoje kółka. To są bardzo fajne, takie mocne kartony, podwójne. Oczywiście może być pojedynczy karton, jak ktoś chce sobie zamówić jedno koło, bo ma połowę kasy, albo potrzebuje jednego koła. Te kartony są bardzo fajne, ale mają jedną wadę. Tutaj jak otworzymy to pudełko, mamy takie zszywki, takie paskudne zszywki. Duże, które mogą nam porysować koło w momencie, kiedy wyciągamy je z kartonu. Trzeba mieć to na uwadze, po prostu trzeba uważać albo zagiąć te zszywki, nie wiem co z tym zrobić. Oponki, o oponkach zaraz. Kółka New Gravel. New Gravel. To są, można powiedzieć, kółka Old Gravel, te, które były poprzednią generacją kół gravelowych z Evanlite'a. To jest, są kółka New Gravel. Na pierwszy rzut oka jakoś strasznie się nie różnią. Mamy troszkę inne malowanie. Mamy jeden połyskujący logotyp i tutaj taki mały, fajny logotyp przy zaworku. Ładnie się to prezentuje. Ale mamy jedną bardzo istotną różnicę, której nie widać za bardzo. Mianowicie te kółka New Gravel są wykonane w technologii hookless. Co to znaczy? To znaczy, że w tych kółkach opona siedzi i w większości obręczy. Opona siedzi na takim rancie, który znajduje się od wewnętrznej strony obręczy. Ona po prostu się wbija w ten rant i sobie tam siedzi. Tutaj nie mamy tego rantu, mamy całkowicie płaską powierzchnię od wewnętrznej strony obręczy. W jaki sposób więc działa to tak, że opona jednak nie rozłazi się, nie wypada i trzyma się? Dzieje się to właśnie dzięki bardzo wyżyłowanym normom, bardzo wyżyłowanym standardom, jeżeli chodzi o szerokość obręczy i dopasowanie tego do opony. Oponki, które bardzo ładnie działają w technologii hookless z tymi obręczami, to są opony IRC. I mój kolega zamówił sobie właśnie IRC Boken w rozmiarze 36 do swojego gravela. Nowa technologia, jeżeli chodzi o hookless, mamy przede wszystkim mocniejszą obręcz. Możemy, dlatego że karbon jest mocniej sprasowany właśnie tutaj na tych brzegach obręczy. Dzięki temu mamy też lżejszą obręcz, więc mamy lżejszą, mocniejszą obręcz.
I co? I zobaczymy, jak to w ogóle będzie się sprawdzało, dlatego że te moje nowe kółka do przełaja też są wykonane w technologii hookless. Tutaj mamy ultra leciutki zestaw. Mamy tutaj super leciutki zestaw kółek Stance Grail CB7 poskładanych na piastach DT Swiss 350. Cały zestaw waży bez zaworków, bez taśmy, waży 1280 gramów. Nie będę bawił się z wagą, ale ważyłem i jest mega lekko. To jak leciutkie są te kółka, to jest niewyobrażalne. Stance w ogóle to jest przodownik, jeżeli chodzi o technologię tubeless, jeżeli chodzi również o technologię hookless, dlatego że tak jak wspominałem, te obręcze są wykonane w technologii hookless, tak samo jak te koła New Gravel, obręcze New Gravel z Evan Lighta. I co, zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, zobaczymy, jak to będzie jeździło. Jest mega leciutko, te obręcze to są, tak jak mówię, no, świetne obręcze, na które Stance daje dożywotnią gwarancję. Są bardzo wytrzymałe, właśnie dzięki technologii hookless można tłuc te obręcze po różnych kamieniach, korzeniach, czym się tam chce. I mamy na to crashową gwarancję, więc jeżeli rozwalimy tą obręcz i mamy te kółka, te obręcze zarejestrowane na stronie Stance'a, to mamy na to gwarancję, po prostu. Ktoś powie, ale prosi jeżdżą na szytkach. Szytka jest w ogóle standardem, jeżeli chodzi o kolarstwo przełajowe na tym poziomie pro. Zgadza się, zastanawiałem się nad szytką. Szytka ma sporo zalet, ale ma też jedną poważną wadę, która jest dla mnie bardzo istotna jako takiego przeciętnego jeźdźca przełajowego, zwykłego, szarego cebulaka. Mianowicie, jeżeli chcemy mieć opony dobrane do różnych warunków, w jakich się ścigamy, to w przypadku kół tubeless możemy mieć po prostu kilka zestawów opon. Zmieniamy sobie te opony relatywnie łatwo. Jeżeli mamy następnego dnia wyścig w głębokim błocie, zakładamy inne opony. Jeżeli trenujemy w bardziej suchych warunkach, zakładamy inne opony i tak dalej. W przypadku kół poskładanych na szytce z wklejoną szytką, no wymiana szytki nie jest taka prosta i prosi mają po prostu kilka zestawów kółek. Kółka na głębsze błoto, na bardziej suche warunki, na śnieg i tak dalej. Więc mnie na to nie stać, natomiast stać mnie na jeden porządny zestaw kółek, a żeby był jak najbardziej uniwersalny, to tubeless sprawdza się jak najbardziej dobrze w tym przypadku. Pojeździmy, zobaczymy. Jest super lekko. Jest super leciutko. Będę wam dawał znać, jak się będzie sprawdzała technologia hookless w przełaju, czy ta opona nie zejdzie. Zobaczymy. Co do opon. Oponki, te, które zamówił zarówno mój kolega, jak i ja do Gravela na ten sezon, to są IRC Boken w rozmiarze 36. Wcześniej miałem opony w rozmiarze 40. Ponieważ ten sezon gravelowy zanosi się na troszkę szybszy, zdecydowałem się na trochę węższe opony. 40 są dobre na takie bardzo długie podróże, ale jeżeli chcemy troszkę przyspieszyć, różnica w prędkości między oponą 36 a 40 jest dosyć znacząca, więc w tym sezonie będę używał Bokenów w rozmiarze 36 na tych obręczach. Natomiast jeżeli chodzi o szosę, będę jeździł na tych oponach IRC Formula Pro. Bardzo, bardzo przyjemne opony. Rozmiar 25. IRC, tak jak mówię, niedoceniana firma. Bardzo wysokiej jakości opony. Bardziej popularne w Stanach. Mamy jeszcze jedną istotną zaletę technologii hookless.
W momencie, kiedy zakładamy oponę na obręcz typu hookless, opona znacznie lepiej układa się, znacznie lepiej zgrywa się z profilem obręczy i ma to szczególnie znaczenie w przypadku obręczy wyprofilowanych bardziej pod aero. Po prostu nie mamy tego takiego wgłębienia, tylko mamy gładkie przejście od profilu obręczy na oponę. W przypadku tych obręczy, które nie są aero, nie będzie miało to aż tak istotnego znaczenia, ale technologia hookless sprawia też, że opony lepiej nam się rozchodzą. Może więc będzie tutaj pewna wartość dodana z trakcji. Zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie sprawdzało. Idę zakładać oponki na te obręcze, na te kółka. Nie będę Was zanudzał już tym procesem. Jeżeli chcecie zobaczyć efekt finalny, zostawiajcie łapki w górę. Piszcie w komentarzach swoje pytania. Dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.